Cześć wszystkim! Znowu Planet 7? Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Nie, to miałeś powiedzieć. Dobra! W ostatnim odcinku przemierzyliśmy prawie całe Słońce w Cieniu. Został nam już tylko dwór. A, i zapomniałem korzystać z tej nowej zdolności Paladyna. Raz na potyczkę. Święte całopalenie. Tak, ale może jeszcze będziemy mieli okazję. Raczej na pewno będziemy mieli okazję. Dobra. Wchodzimy do środka. I... co my tu mamy? Wygląda na coś ważnego. Zwój obrony. To się przyda komuś z tylnych rzędów. Dobra. Machina. Czy to jest więzienie dusz? Tak mi wygląda. Więc idźmy tam. Jak trzeba dookoła się przejść. No to idziemy. W okazji pozbierajmy wszystko, co tu znajdziemy. Ekstra osłony przeciwko żywiołom. Taos. Pierścień wolności. Przyznaję stłumienie nieszczęść. Dwa razy przed odpoczynkiem. No, możemy komuś to dać? Myślę, że komuś możemy. Bicie plus 5. Plus 9. Przyznaję palące rany. Myślę, że stłumienie nieszczęść bardziej się może przydać niż palące rany. I dostaliśmy również miksturę odporności na żywioły. Razy 2. Tylko kto ją dostał? Ty nie. Mikstura duchowej tarczy. Mikstura osłona przeciwko żywiołom. Chyba Paladin ją dostał. Dobra, w takim razie niech ją trzyma. I'm trusting you to remain loyal to the gods in this. Tak. Do not. You will have greater powers than me to answer to. But you will answer to me as well. Taos, Taos. Wmawiasz ludziom coś, co sam nie wierzysz. Szeroki pas mocy. Moc plus 2. Stanowczość plus 2. Ty masz jakieś bonusy do mocy? Nie. No to już masz. Przyda się. I wouldn't ask this. Were there any other choice? Ta... nie ufam ci, Taos, jak tylko mówisz. Właśnie, co jeszcze tutaj mam? Coś jeszcze dostałem. Dobra, nieważne, idziemy dalej. This is a missionary, same as I was. Taught the wrong things as I was. Asionis. They have held off many would-be invaders. You are ready to give a confession? Ma cała historia z Taosem w wielkim skrócie. Wspomnienia pradawnych. Ukończyliśmy. Okej, dobra, to wiecie co? Awansujmy szybko, ludzi. Myślę, że może się przydać przed tym, co nas czeka. Dobra. Bach, wiedza. Mistrzostwo zaklęciu. Hmm.
Dajmy jakieś zaklęcie może ofensywne. Co to robiło? Tworzy rozległą strefę boskiego schronienia, przynosząc prawie do wszystkich rodzajów obrony. Zasięg 10 metrów, obszar działania prowień 5 metrów. Przyjaciel, wszystkie obrony plus 15. Więc albo to weźmiemy. Wytrzymałość plus 29 to jest nic, więc nie. Kolumna wiary. Obrażenia miażdżone. Całkiem spore. I powalenie. Więc kolumna wiary albo krąg obronny. Myślę, że krąg obronny to jest coś, co możemy rzucać i tak podczas trudniejszych walk, a kolumna wiary może się w każdej walce przydać, więc... Okej, odblokowaliśmy nowe zaklęcia. Pojedynczy sojusznik zostaje przywrócony do życia i uzdrowiony, otrzymuje również efekt trykla wrót śmierci i leczy pobliskich sojuszników. Burza świętego ognia. Potworny deszcz ognia spada na obszar działania, powodując długotrwałe obrażenie od ognia wszystkich w zasięgu. Obszar działania, zasięg 15 metrów, efekt obszarowy 12 sekund. Niewielkie ucieleśnienie. Kapłan zaczyna lśnić nad przyrodzonym blaskiem, wynikającym z nasycenia energii. Kapłan staje się pomniejszym wcieleniem swojego bóstwa, otrzymuje premię do wszystkich cech wytrzymałości, zdrowia i obrażeń zadawanych bronią. Obrażenia na dystans. Bardzo fajna i długo. I długo trwa. Trzymałeś plus 40. Okej. Możemy tego użyć. Dobra. Teraz ty. Oszczędzasz na mechanikę. Chociaż... że zwiększmy jej atletykę. Chociaż trochę. Chyba przez tą niską atletykę ciągle zawala wszelkie testy. Okej, dobra, co jeszcze możemy wziąć? Zabójcze ciosy. Pozwala na oszacowanie położenia celu, zwiększając skuteczność podstępnego ataku, jeśli cel spełnia przynajmniej dwa warunki umożliwiające taki atak. Kiedy łotrzyk jest spodziewany za flankowanie wroga, ofiara dodatkowo jest pod wpływem rozkojarzenia. To pewnie by się dobrze z tym uzupełniało. Zobaczmy. Chcę zobaczyć, jakie statusy są odpowiednie dla ataku zaskoczenia. Podstępny atak. Oślepiony, flankowany, okulewiony, sparaliżowany, skamieniały, powalony, unieruchomiony, ogłuszony lub osłabiony. Czyli rozkojarzenie się nie zalicza. Okej. Ale powalenie się zalicza. Mamy sporo zdolności, które potrafią powalać. Dobra. Co jeszcze mamy? Łotrzyk wykonuje atak podstawowy, który zadaje dodatkowe obrażenie i ma szansę spowodować ogłuszenie. Atak podstawowy, celność kontra odbicie obrażenia plus 30%. Krok w cieniu. Okej, przerażający cios. Zabójczy cios. Niszczycielski cios raz na potyczkę. Łotrzyk celuje w czułe miejsce, dając dodatkowe obrażenie, powodując osłabienie. Obrażenia plus 50%. To jest dwa razy na potyczkę. Więc to brzmi fajniej. Użytkownik, koordynacja pozycji. Dobra, weźmy tą żywicę. A później weźmiemy zabójcze ciosy, bo będziemy mogli aktywować je dwa razy na walkę, przynajmniej dzięki żywicy. Dobra. I matka. Chcę tobie dać nic. Okej. Pijawka czasu. Wysyłając energię z duszy przeciwników, enigmatyk może ich spowolnić, jednocześnie zwiększając własną szybkość. Okej. A pancerz... Okej, tak będziemy musieli obawiać. Enigmatyk potrafi odciąć pojedynczego przeciwnika od świata. Przeciwnik nie może wówczas wykonywać żadnej czynności, ale nie może się na niego w żaden sposób oddziaływać.
Okej, okay, tarcza zastojowa przez 28 sekund. Ciekawe zaklęcia, ale żadne z nich nie jest na tyle przydatne, żebym chciał coś innego marnować. Ale dobra, weźmy je. Okej. Okay. Mhm. No i to tyle. To bierzemy się. Cokolwiek tutaj mamy. Tak, to zdecydowanie jest pojemnik na duszę. Trafiłeś do ogromnego, okrągłego pomieszczenia zwieńczonego kopułą. Jego ściany pokryte są adrą i ozdobione stawkami z miedzi. Na drugim końcu pomieszczenia niczym poszarpany gwóźdź podłogę przebija ogromna adrowa kolumna. Jej lśniąca powierzchnia sprawia iluzję nieograniczonej głębi. Twoje myśli są twoje i nie twoje. Każda z nich stanowi pytanie. U podstawy kolumny stoi Taos. Kiedy cię zauważa, na jego twarzy maluje się troska. Chcesz się o coś go zapytać, zadać jedno bardzo ważne pytanie, ważniejsze od innych, które szaleńczo wirują ci w głowie. Ale jeszcze się nie ośmielasz. Chcesz najpierw usłyszeć od niego jakieś wyznanie, jakąś wskazówkę, która nadałaby prawdziwości twoim podejrzeniom. You are far from your post, Inquisitor. What brings you here? Twój umysł gorączkowo pracuje, zastanawiając się nad różnymi możliwościami. Ledwo utrzymujesz emocje w ryzach. Czy Jovara mówiła prawdę? That woman sought only to destroy the foundations of peace and civility that my people sacrificed everything to build. Co to za miejsce? We are in a sanctum holy to Utica. There are others like it in service to the other gods. I come here often to pray for her counsel, and in this space I may be assured that she hears me. Jaka jest funkcja tej machiny za tobą? It has many uses, but its purpose is to bring structure to the chaos that surrounds it. Tak... Chyba troszkę na odwrót, Taosie. Chyba troszkę na odwrót. Kogo przedstawiają te rzeźby? They are monuments to Woodica's greatest servants among my people. I hope to join them myself one day, but my work is not yet complete. Czy cała Inkwizycja była oparta na kłamstwie? The Inquisition was based on the need to cut the flesh from a rotting wound. W tej chwili cały się trzęsiesz. Straciłeś cierpliwość i takt. Żadnych więcej uników. Musisz wiedzieć wszystko, w co wierzyłeś. Wszystko, co zrobiłeś dla bogów. Czy kłamałeś, mówiąc, że bogowie mogą zakończyć wszelkie cierpienia? Taos milczy. Czy bogowie nie istnieją? What is a god? A higher power, a rewarder of good deeds and punisher of the wicked. Something men can turn to in their darkest moments when their days seem only like bridges from one tragedy to the next. Our gods are all these things. Z każdym kolejnym wypowiedzianym przez Teosa słowem stopniowo tracisz kontrolę nad wrzącym kotłem wściekłości i zwątpienia, strachu i bezradności, aż w końcu nie możesz się powstrzymać. Czy bogowie nie istnieją? We are in a sacred within earshot of the gods themselves. This is not the time. You've been through much these past few months. You will return home and you will rest. When you feel you have recovered, you may rejoin us at the trials. The Inquisition is far from over, and I will have need of you. There are many who continue to spread the lies of the apostate. The Inquisition will not end until we have pronounced judgment on all of them. Jego oczy wpatrują się w ciebie, nie mylisz się, widząc w nich groźbę. Twój gniew słabnie, gdy oczami umysłu widzisz obraz żelaznego koła oblepionego zaschniętą krwią tysięcy osób. Nie zadajesz ponownie pytania. How did you find it? To nie ja. Udało się to Lady Webb. Another in a string of acts of petty defiance. For all her knowledge, she always preferred spite over reason.
Ona cię ukochała. Then she should have obeyed. I ask one thing of all my followers. She was incapable. A waste of rare talent and intellect. Jej talent i intelekt były zbyt wielkie, aby ci służyć. What of your cohorts then? They have followed you to their deaths. Is it loyalty that brings them here? Or is it as my agent suggests, that they have no direction of their own? You. You worshipped Aethys, did you not? Your spies are good. What gave me away? The cape? Yet when your god needed you the most, you chose your country. Eder krzywi się z irytacją. We were being invaded. Not by anyone who was acting like a god. Then I should think your hometown gave you a hero's welcome when you returned. Well, they made cake. I think you can expect folks to get jumpy when the gods aren't there to reassure them. Maybe if they weren't all too busy trying to kill each other. The gods argue over how best to prevent Kith society from destroying itself. These disruptions would not be necessary were mortal instinct not so diseased. Niezłomnie świdruje ta osa wzrokiem, obnażając zęby jak wściekłe zwierzę. Ta os przygląda mu się ze stoickim spokojem. You built a weapon that delivered exactly as promised. I served my goddess as you did yours. Yet the other builders were slain. 11 of a dozen. Why not you? Were you somehow different? Redeemable in your god's sight? Whatever desire I had to be redeemed in her eyes was weakness, purged by the Watcher's sight. Or was it merely that your goddess wanted you dead as well, and your delusions of importance prevented you from seeing the obvious? A whore's beguiling charms, nothing more. But the spell's broke now, Theos. The trial's over. I know friend from foe, and I've come here now. Dobrze, niezłomny. Pokaż mu. You were able to destroy a god because another god wished it. Without her hand to guide you, you could not strike at a god any more than you could strike the sky. You are impotent, and not just from the pox. State your name and purpose, young acolyte. My name belonged to the gods and my hand to their service. No more. You serve none but yourself. Without contact with your order, you can have no higher purpose. Only the base concerns of the flesh. You have cast yourself from our ranks. And I should have done it years before. I'd rather live in uncertainty than servitude. Dobrze, Atol. Alot. And that uncertainty would lead you where it leads everyone. To doubt, to emptiness, to the many cruelties inspired by disbelief. You will have to forgive your grandmaster for remaining skeptical of his initiate's choices. You are here because you are lost. The gods cannot reach everyone, I'm afraid. May you fare better in your next lives. Taos kieruje wzrok na ciebie. I gather you have had your soul awakened. Why else would you shadow my footsteps like some stray mongrel? You think I have something to offer you, but our business was concluded long ago. Dobra, co możemy powiedzieć? Sprawa między nami zakończy się? Żyłem według twoich kłamstw. Jesteś mi winny prawdę. I answered your questions once. That your soul is not fit to accept the answers is of little concern to me. I lied to no one. Not to you, not to anyone. The gods are real. They are everything we need them to be, and the world is better for it. Okej, okay, co możemy mu odpowiedzieć? Kiedyś przekonałeś mnie, że szerzenie twojej położy kres... fałszywej wiary położy kres wszelkim zbrodniom, a teraz popełniasz jedną z nich. I do what I must to ensure it continues to do so. The heart of this country has skipped a beat, nothing more. I have done far worse. I plunged the peaceful kingdom of Telosus into civil war. I slew the monarch of Desantio.
whose people never knew hardship under his rule, and replaced him with a cruel despot who brought them to ruin. When plague arrived at the great city of Arborensis, I saw to it that the cure did not. They piled their dead outside the city in heaps that rose above their walls. No, szczytne czyny Tao się czyniłeś w wielu swoich życiach. Możesz, na pewno możesz się zasnąć. Tak, na pewno możesz zasypiać, mówiąc o sobie, jestem dobrym człowiekiem. Dobra. Nic nie może usprawiedliwić tych zbrodni. A niby co to ma zmniejszyć szkodę, jak go tutaj wrzuciłeś? Nie wiem, czemu miałby mnie to obchodzić. Żadne z tych miejsc już nie istnieją. Nie. Nic nie może usprawiedliwić tych zbrodni. That's where you are mistaken. There was a time, back when your soul was still a shapeless mist, when the world believed only in false gods. Thousands of them. Gods that told them to take slaves. Gods that told them to make war upon their neighbors and devour the slain. Gods that told them to burn their children alive and cover themselves in the ashes as a sign of their faith. But all that changed when they learned of the true gods. Our gods. All those misshapen, bestial instincts melted beneath the radiance of our gods' majesty. You could see it in their eyes. That dull emptiness replaced with the glimmer of a kindled spark. Doprowadziłeś do tego, że przecież zwyciężyli swą naturę? Można było osiągnąć ten sam cel, ucząc ich, że bogów nie ma. And replaced it with one far worse. Have you imagined this existence? The one the apostate would have created? We are not all so virtuous as she. Without our gods, the most wicked, the most tyrannical, they would take that power for themselves. But more than that, it would be a hollow existence. All mysteries forever unanswered. All purposes constructed from meaninglessness. No endings to bring closure. Only a wheel, turning without mercy, grinding our spirits to dust. Nie doceniasz śmiertelników. For all my years, I have seen exactly what they are capable of. What the apostate asked was beyond any man. All I have seen, the millennia of experience. I will not be dissuaded from this course. This is the only way. Co możemy powiedzieć? Jesteś ślepy, jeśli myślisz, że twój sposób to jedyne wyjście, rządzą tobą twoje własne wątpliwości. We are all controlled by our own doubts. Better that we should be relieved of them. With your soul and thousands of others, I will see this world purged of its suffering. Hear me, Woodica. Your servant calls for aid. I co? Uła! To coś dużego. Okej, dobra, pauza. Nośnik dusz. Władyński egzekutor. Dobra, Eder, rzuć się na jednego z nich. Może podejść tutaj bliżej, może udać się dwóch złapać. Dobra. I zobaczmy po kolei. Będziemy ich testować na wolę, chociaż pewnie mają niewrażliwość, co? Na dominację, tak? Mają niewrażliwość na dominację, więc nie ma sensu ich testować na wolę. Odsuńmy się trochę. Paladyn może niech się od razu rzuci na Taosa. Ty możesz rzucić to zaklęcie, ten zwój obronny. A ty
Nie wiem, może spróbuj wypalić do niego. Potestujemy, jakie on ma odporności. Okej. Dobra, ty się cofnij. Przywołajmy Skarabeusza. Może na chwilę potankuję tych egzekutorów. Ty weźmiesz się za Taosa. Świetnie, całkiem nieźle przywaliliśmy. Pewnie matka do niego wypaliła, co? Okej, dobra. Czy chcemy go oślepiać? Chyba nie. Dobra. Redukcja obrażeń 15. Więc możemy się może od razu z nim scalić. Strojenie ciał. Potem zaczniemy jakieś fajniejsze rzeczy puszczać. Ty się cofnij trochę, Alot. Okej. Okay. Oni mają też całkiem sporą redukcję obrażeń, ale mają małe obrony. Dobra. Czy mają odporność na sparaliżowanie z kamieni? Tak. Mają odporność, ale okej, ale nie mają niewrażliwości. Dobra. Więc jeżeli rzucimy jakieś ładne błogosławieństwo, możemy mieć szansę na ich sparaliżowanie albo zdominowanie. Okej. Na razie może rzucajmy zaklęcie ofensywne w nich. Dobra. Się bijesz z nim. Taos zadaje potężne obrażenia. Więc może łyknijmy tą miksturę ochrony przeciwko żywiołom, chociaż ona może się później jeszcze trochę przydać. Na razie leczmy paladyna ręcznie. Okej, dobra. Ty masz ten... Okej, myślałem, że dałem mu ten przedmiot, który dawał mu powolenie, ale najdoczniej nie. Okej. Udało się dostroić? Udało się dostroić. Dobra, to powinno nam dużo ułatwić sprawę. Dobra. Co to mdłości dawało? To mało interesujące. Może po prostu przywal do niego dalej. Okej. Może rzucić odsłonięcie słabości. Tak, możemy złapać całą trójkę. To się przyda. Okej. Nie wiem co, ale coś bardzo szybko rozwaliło paladyna. Okej, to chyba było skryptowane, tak. Ponieważ zadaliśmy mu wystarczająco obrażeń, najdoczniej to jest kolejna faza walki. Dobra, ty się nałóż na siebie. Dobra, teraz pewnie raczej nic nie zrobimy, więc zajmijmy się tymi egzekutorami. Okej, dobra, Eder oberwał, ale Eder da sobie radę. Oni, dobra, mają odsłonięcie słabości, świetnie. Dobra, rzucajmy rykoszety, może. Dobra. Co dalej chcemy robić? Może strzelajmy po prostu, co? Tak. Dobra, ty bij jego, to da dodatkową celność. Tak, świetne obrażenia mu zadajemy, więc... Okej, dobra, coś tu wybucha cały czas i nas rani poważnie. Dobra, rzućmy może najpierw w takim razie świętą ziemię. A potem zajmiemy się jakimś innym leczeniem. Bardziej doraźnym. Okej. Dobra, jeden egzekutor padł, świetnie.
Okej, okay, dobra. Rzuć czujną ochronę. Okej. Okay. Dobra, użyj jeszcze raz płonącego miecza. Okej. Okay. Lekkie obrażenia. Spróbujmy go może powalić. Ha! Świetnie, dobra. Dobra, mamy wszyscy czujną obecność. Okej, okay, to jest wołodycki sędzia. Dobra, spróbujmy się z nim dostroić. A ty też bij w niego. Okej. Okej, ktoś otrzymuje? Potrzebuje leczenia. Trochę paladyn potrzebuje leczenia. On ma jeszcze... może się jeszcze nałożyć na siebie ręce jeszcze raz. Okej, okay, świetnie. Świetnie, dobra. Spróbuj go przyciągnąć może. Okej. Okay. Dobra. Dobra, spróbujmy jeszcze raz rzucić na niego słaby... okej, okay, dobra. Mocno ma obrony podskoczyły. Więc będzie problem. Okej. Okay. Czy mam jeszcze błogosławieństwo? Nie? Dobra, to rzuć jeszcze raz błogosławieństwo. Fajny bonus dodaje. Okej, okay, dobra, zamęt. Obrońca, odbicie. Dobra, to będziemy rzucać takie zaklęcia. Okej, dobra, ty może... użyjesz zaraz... okej, dobra. To się nie uda. Zamęt. Dobra, musimy mieć odporność przed zamętem w takim razie. Okej. Okay. Dobra, to jest tylko na jednego. Który to... to chroniło przed zamętem? Nie. Nie. To chroniło przed zamętem. Okej. Okay. Rzućmy to teraz. Okej. Okay. Dobra, możemy użyć jakiejś zdolności, co? Tak, to jest obrona wola, więc pewnie raczej nie trafimy tym. Dobra, ty może napij się czegoś, co? Okej. Okay. Ty nie masz wystarczająco ten, więc wypal do niego. Alot. Okej, okay, chyba coś nie wypalił to, nie wypaliło to zaklęcie, bo widzę dalej jest... mamy zamęt. Okej, okay, dobra, rzućmy morwoch... nie, dobra, to również naszych będzie ranić, więc nie. Późniona ognista kula. To nie. Weźmy jakieś fajne zaklęcie. Krąg śmierci. Dobra, to rzućmy. Dobra, spróbuj powalić Taosa. A ty koniecznie potrzebujemy leczenia.
Okej. Zmierzę tutaj. Tak, muzyka przestała grać, co jest dziwne, ale okej. Dobra. Możemy przywalić mu. Co my go zdominowaliśmy? Tak, zdominowaliśmy Taosa, świetnie. Dobra, atakować go wszyscy. Spróbuj go jeszcze raz przewrócić, chociaż pewnie to się nie uda. Dobra. Spróbuj jeszcze raz odporność na zamęt. Dobra, ty magiczne pociski możesz rzucać. Okej. Spróbujmy odsłonięcie słabości, ale to pewnie się nie uda. Ty strzelaj do niego. Ty możesz tą koronę wiernych rzucić, się bardzo przyda. Dobra, ty go flankuj. Dobra, to była masowa dominacja, co? Co im się stało? Zdominowani są? Dobra, uciekaj, matka. Nie, to tędy... Okej, to musiało boleć. Okej. Tak, zdominowanie przez 14 sekund. Okej, dobra, szkoda, że o tym nie wiedziałem. Tak. W takim razie postaram się teraz rzucić odporność na dominację. Okej. Tak, ci, którzy przeżyli przynajmniej. Okej, Taos powoli umiera. Okej, możemy spróbować tej żywicy na niego rzucić. 62%. To całkiem dobra szansa. Okej, dobra. I teraz musimy podnosić ich po kolei. Może matkę najpierw podnieśmy. Gdzie to było? Na piątym poziomie jest podniesienie. Okej. Rzućmy to święte całopalenie. Okej, znowu zamęt. Się robi nudne. Okej, sorry, nie chciałem ci przerwać. Okej, dobra, ty użyj szybko tego, ty rzuć z powrotem ochronę przed zamętem. Okej. Ty bij Taosa. On się ciągle leczy. Okej. Możemy coś mu zrobić. No teraz spróbujemy. Tylko podnieśmy jeszcze Alota szybko. Ty możesz użyć drugi oddech. Ty możesz strzelaj. Okej. No dobra, spróbuj użyć tej żywicy. Ua! Okej, dobra. Teraz szybko potrzebujemy znowu leczenia. Nie mam już tego krytycznego. Okej, Eder padł. Niedobrze. Ua, wszyscy po kolei padają. Bardzo niedobrze. Okej, ale mamy zmartwychwstanie. Więc użyjmy tego szybko. Okej, ty masz troszkę... możesz spróbować go podpalić. Ty rzucaj... szpikulce. Dobra. Chociaż nie. Coś na pojedynczy cel. Może spróbuj odsłonić. Chociaż to ma bardzo małą szansę. Ua. Okej, dobra. Drugie zmartwychwstanie na paladyna.
Dało się go podpalić, chociaż raczej słabo. Więc pewnie tylko to było draśnięcie. Okej, okay. I padł? Alot zabija Atos. Świetnie. U twoich stóp spoczywa ciało Teosa, będące jedynie pustą skorupą. Gęsta siateczka zmarszcze ku jego bladej twarzy, efekt milczącego dźwigania wiecznego brzemienia wygładza się. Jego dusza pozostaje nieruchoma i bezbronna. Cała jej energia zostaje wysłana przez porażkę. Leży teraz, okrywając jego ciało jak pośmiertny całun. That's the servant down and the mistress still to go. A good start, worthy of being built upon. Thousands of souls he has tortured. Would that he could live those sufferings a thousand times himself. He was good at serving his god, I give him that. He should have picked a better one. Ta. He spent his lives, more than any of us will ever know. For what? Binding the world to a lie. Could a man like that ever be redeemed? Zajrzyj do duszy Teosa. Bierzesz głęboki oddech i zanoszasz się w duszę Teosa. Podczas gdy w paprotnym brzegu była labiryntem wąskich korytarzy i ślepych zaułków, teraz jest ona rozległa i wydaje się nie mieć granic. Jej ściany rozpadają się zupełnie jak ruiny Ngwitu, gdy przechodzisz obok nich. Podróżujesz przez bardzo długi czas, wydaje ci się, że mijają wieki. Pędzisz do znanego ci miejsca, do wspomnienia, którego kiedyś dostrzegłeś. W końcu je widzisz. Jest to teraz ledwie kropeczka światła na końcu długiego tunelu, która na początku rozrasta się powoli, a później, gdy się zbliżasz, coraz szybciej. Wychodzisz w pomieszczeniu, w którym teraz się znajdujesz, ale w nowym i czystym. Wokół kłębią się tysiące osób, wszystkie zwrócone w stronę wielkiej jadrowej kolumny i machiny wokół niej. Taos stoi przy machinie, a ty stanowisz z nim teraz jedność. Patrzysz na tłum na zgrzybiałych starców i małe dziewczynki o anielskich twarzyczkach. I na matki kołyszące swoje niemowlęta, na ojców ściskających dłonie niepokojących dzieci. Patrzą na ciebie z ponurym wyrazem akceptacji w twarzach. Jakaś kobieta ze łzami w oczach lekko kiwa głową w twoją stronę. Odwracasz się do machiny. Z trudem łapiesz każdy oddech, czując ciężar niechcianej wiedzy. Przygotowujesz się do samotnej podróży bez końca. Zamykasz oczy i ponownie je otwierasz, ale machina wciąż stoi przed tobą. Przyzywa cię. Podchodzisz do niej, kładziesz dłonie na masywnej mechanicznej tarczy, znajdującej się u podstawy wielkiej kryształowej kolumny. Wymawiasz jedno słowo. Gigantyczne pierścienie budzą się ze zgrzytem do życia, nabierając prędkości. Rzeźbione smocze pyski rozświetlają się i czujesz, że znajdująca się pod tobą platforma zostaje wyprawiona w drżenie. Cały pokój trzęsie się teraz za sprawą przyspieszającej machiny, a wszystkie dźwięki zostają zagłuszone przez jego głębokie, ogłuszające buczenie. Pasma błyszczącego światła biegną z kolumny we wszystkich kierunkach. Patrzysz przez ramię i widzisz, jak pochłaniają tłum, które płonie niczym rozpalone światło. Jedno po drugim pasma znikają, zostawiając po sobie zaledwie spopielone kukły w miejscach, gdzie kiedyś stali ludzie. Wielu z nich rozpadło się pod wpływem wstrząsów na szare kubki popiołów. Unosisz wzrok ponad adrową kolumnę i zauważasz, że na jej szczycie, w miejscu, gdzie łuki się zbierają, zaczyna się tworzyć świecąca, kulista masa. Rośnie i pulsuje, jest przezroczysta i nabrzmiała jak jakaś ogromna poczwara, która została zawieszona w powietrzu. Kulisty twór wolno się obraca, jakby był właśnie tworzony ze świetlistych łuków. Kiedy ostatni łuk znika, widmowa masa wisi przez chwilę bez ruchu w powietrzu. Jest tak jasna, że musisz osłonić oczy wyciągniętą ręką. Wydaje ci się, jakby patrzyła na ciebie. Pochylasz głowę potwierdzająco i spoglądasz z powrotem do góry. Widzisz, jak masa wtapia się w kolumnę niczym ciepły wosk. Kolumna rozbłyskuje światłem, jasnym jak słońce, a potem pogrąża się w ciemnościach. Machina spowalnia swój ruch aż do całkowitego zatrzymania, a kiedy już przebrzmiewa ostatnie echo ruchu zębatek, w komnacie zaległa cisza, a ty zostajesz całkiem sam. Ze wszystkich stron rzeczywistość zaczyna się przesączać do wspomnienia, aż wkrótce znowu znajdujesz się we własnej skórze, spoglądając na martwe ciało Teosa. Wyczuwasz apatię duszy Teosa. Jest obezwładniona przez przytłaczające zmęczenie, które uniemożliwia natychmiastową ucieczkę i sprawia, że dusza jest podatna na manipulacje. Wyczuwasz, że twoje zwycięstwo dało ci nad nią pewien rodzaj kontroli i możesz z nią zrobić, co tylko pragniesz.
Okej. Wygnaj jego duszę do Berit Eman. Zniszcz wszystkie znajdujące się w dusze wspomnienia. Rozerwij jego duszę na strzępy. Rozerwij jego duszę na strzępy. Oraz spraw, by dusza powróciła do cyklu. Zapamiętaj to jedno, Taosie. Będziesz pamiętał, że żaden człowiek nie może wiecznie ukrywać prawdy. Każdy twój czyn okazał się daremny. Możemy zniszczyć wspomnienia. Twoja pamięć sprawia, że jesteś niewolnikiem własnej przeszłości. Nie możesz jej cofnąć, ale możesz o niej zapomnieć. Te wspomnienia nie będą cię już dręczyły. Nie będą już dręczyły żadnego z nas. Tak, to miałoby sens. Jego dusza powróciłaby pewnie do cyklu i... raczej nie powinien już sprawiać takich problemów. Możemy wygnać jego duszę. A może wygnajmy jego duszę. Jednak mimo wszystko zrobił dużo złych rzeczy, więc... myślał, że robi dobrze, więc zasługuje na osąd. Taosie X Arkanie, twoje czyny są niewybaczalne i domagały się sprawiedliwości. Ale chwila, jak wygnamy jego duszę do Berit Eman, jest szansa przecież, że po prostu wyjdzie stamtąd, ponieważ przysięgnie posłuszeństwo jednemu z bóstw i od razu wyjdzie, więc nie, to nie. Dobra, zniszczmy jego wszystkie wspomnienia. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Wracasz do pamięci Taosa, rozległej krainy pełnej oszustw i druzgocącej rozpaczy. Czujesz swoją władzę w tym świecie, możliwość zmiany kształtu wszystkiego, czego zapragniesz, stosowne do kaprysów własnej dominującej woli. Skupiasz się na wizji nieskazitelnej pustki, a twoja wola staje się kręcącym się wokół ciebie wirem, przetaczającym się przez całą okolicę. Zbiera on ze sobą zarówno chwile, jak i całe żywoty, niczym jakoś apokaliptyczny bajwak, który może rozerwać esencję całej planety. Burza przybiera na sile, aż skorupa światła odkleja się od tkaniny duszy, która ją kotwicza, następnie ulatuje daleko w niebiosa, aż w końcu znika ci z oczu. Ostatnią rzeczą, jaką widzisz, jest biała pustka rozciągająca się bezgranicznie we wszystkich kierunkach, nieograniczona kajdanami doświadczeń i wątpliwości. Ciszy, która potem następuje w twoim umyśle, pojawia się jedno słowo. Słowo, które wymówiłeś, będąc jednością z Taosem w jednym z bardzo odległych wspomnień. Zdajesz sobie sprawę, że to właśnie słowo uruchamia machinę. Okej, dobra. Wszyscy są z nami porozmawiać, więc zróbmy to, póki jeszcze możemy. Theus, he had hold of your soul from a long time back, seems like. You get what you needed from him? Wyrosłem już z takich potrzeb. More than most can say. The country's still full of people who are dangerous when they're scared. You'll be feeling better soon then. Good. That's real good. You got it figured out what you're going to do about all that? Jeszcze nie. Got a lot of people out there thinking they've been abandoned by their gods. There's not much that'll put the fear in you more than that. You can take my word for it. If it was in my power, and I know it's not, but if it was, I'd send every last one of those souls right back where they were supposed to go in the first place. So folks could get back to believing what they used to. Tak zamierzam zrobić. After what you've been through, though, I'm sure you got your own ideas. Better make it good. Zobaczymy, Eder, zobaczymy. Ah, the end of the road greets us at last. You fared well, Watcher. Better than any Watcher has right. Seems you were a field in need of a flame's cleansing. Niezłomny. Cała podróż chyba była większym wyzwaniem dla ciebie niż dla mnie. Chyba ty się bardziej zmieniłeś. Would that my own trial had produced such an outcome.
I had figured myself for the field all this time. But you were the field, and I the darkness. A lesson neither of Durin's nor of Margaret. But with that trial's end, a new one begins. A god's trial. And I will stand in judgment without mercy. Okej, dobra. Cokolwiek powiesz, niezłomny. Jak zwykle pleciesz bez sensu. Dobra, matka, co tam masz do powiedzenia? Chaos may be gone, but his crimes, the wounds he has inflicted, remain. Yet before you lies an opportunity to heal, to restore. Only through the healing of families, repairing the bonds between parent and child, reforging the shattered links between generations, can the deer would be knit whole once more. Masz rację. People will long remember the legacy. Let them also remember the healing that followed. Okay, Alot. Astounding. I always knew the leaden key stood for something big, but I didn't quite realize what I'd gotten myself into. And now, you're in the middle of something even bigger. The decision that will affect millions. But even if you send the souls somewhere specific now, who knows what the next turn of the wheel will make of them? We can't really control what happens to them. Nor should we try. I had to see the monster Theos had become to realize that. Być może. It's your decision, of course. And whatever you decide, I'm glad our paths crossed in Gilded Vale. Też się cieszę, Alot. Też się cieszę. No to... do dzieła. Na oczach swoich towarzyszy stajesz w miejscu, w którym dawno temu Tao stanął przed swoimi poplecznikami. Przed tobą znajduje się wielka machina, nieruchoma, ale gotowa. Widziałeś tę machinę, jej podobne w działaniu. Rozumiesz, jak funkcjonuje. To urządzenie służące do przesyłania dusz. Jako widzący możesz łatwo wpłynąć na kierunek przesyłania dusz, chociaż biorąc pod uwagę rozmiar machiny, może to być twój ostatni uczynek w życiu. Wypowiedz polecenie, aby uruchomić machinę. Słyszysz zgrzyt kamienia, kiedy starożytne tryby ruszają się i zaczynają się kręcić. Masz tylko kilka chwil, nim dusze zostaną przesłane w wadrową żyłę. To twoja jedyna szansa, by skierować je gdzieś indziej. Prześlij dusze z powrotem do ciał, dla których były przeznaczone. Zamykasz oczy i rozciągasz swoją świadomość, obejmując nią olbrzymi zbiór dziesiątek tysięcy dusz orbitujący wokół komnaty. Ledwie jesteś w stanie je uchwycić. Z wysiłkiem usiłujesz utrzymać wszystkie pod swoim wpływem. Czujesz, jak wymykają się, kiedy machina się rozpędza. Nadchodzi krótka chwila, kiedy czujesz, że trzymasz wszystkie dusze na raz. Ich siła jest tak potężna, że masz wrażenie, iż rozerwą cię na strzępy. W innym momencie poświęcasz całą swoją istotę, aby nagiąć ich orbity, skierować ich strumień w inną stronę. At your command, the ancient device became your instrument, spinning to life with deafening resonance and gathering up the swirling essence like thread on a great spindle. There, in the pale pulsing glow of the machine that set you on this path long ago, you summoned all your strength, focusing on your objective and blocking out all else. With a single concussive blast that rocked the chamber and sent you tumbling to the ground, you freed the souls from their stasis. Exhausted, your consciousness slipping away, your last sight was of the machine, dark and dormant. Then your eyes closed, and sleep welcomed you at long last. After coming to and searching for some time, you discovered the route Theos used to enter Sun and Shadow, and embarked on a long and arduous ascent back to the surface. You emerged in Ter Evron after days of tunneling through the rubble Theos had left behind. And when you stepped into the daylight, you were faced with a different deerwood than the one you had left. At your direction, the souls diverted by Theos were guided back to the vessels originally meant for them. For the first time, parents of hollow-born children woke to the cries of their infants and looked into their eyes to see them staring back. People fell to their knees where they stood, thanking Helia or Magrin or even Aethys for their forgiveness of whatever guilt they felt they bore.
But for all the relief that had come to some parents, others only found new grief. For many thousands of Hollowborn had died during Wideman's legacy, many by their parents' own hands. For those children, there would be no homecoming. Yet the last Hollow birth was in the past now, and those parents willing to risk trying for a new child were frequently rewarded, often with twins. Many felt they saw Helia's hand in it, and the year would be remembered as the year of Helia's splendor. Though you had killed Lord Radric in his throne room, so strong was his drive to rid his land of Aethasians that he returned to life as a Death Guard, a deathless crusader for his brutal cause. With the remains of his humanity stripped away, Radric came to see all the people of Gilded Vale as worshippers of Aethas, and one day, he led his forces into the village personally to see them all purged from his lands. Gilded Vale was left a hollow shell, its buildings ruined, and its people... Okay, czyli to nie był dobry wybór. Travelers and would-be squatters knew better than to take refuge inside its borders. Okay. Radric returned to Radric's hold, where he remained. Raczej nie okej. Okay. To taki cios w krocze. Nie po to go zabijaliśmy. Lady Webb, Defiance Bay was thrown into political upheaval. In the ensuing weeks, the streets had become the domain of looters and blackguards. Few dared to step outside their own doors alone or unarmed. But once the dozens had regrouped in the wake of the riots, they quickly put an end to the criminal activity. They patrolled the streets in droves and administered their brand of law on any perceived offenders. Okay, dobrze, dobrze to słyszeć. Justice of the mob, however. The dozens had taken to heart the strengths of their adversaries, the Knights of the Crucible, and emerged as a far more organized, disciplined force. With the waning strength of the other Defiance Bay powers, the leadership of the dozens took the opportunity. Okej, dobrze widać, że ta banda chłopów jednak potrafi również coś pożytecznego robić. The dozens would soon find themselves overwhelmed by the problems of a leaderless metropolis. But they found an uneasy new partner in the surviving forces of the Crucible Knights, who understood the city's infrastructure and were able to keep the worst of its problems under control. Though the machine atop Terre Noenna had been disabled, it had not seen its last use. Heritage Hill was rebuilt, and no sooner had the first families moved in to resettle the district than members of the Leaden Key, acting under standing orders from their Grand Master, climbed the tower and reactivated the machine. Oh, yay. The initiates slew a handful of the new settlers under cover of night, and watched as history repeated itself, the victims reanimating and devouring the survivors. After this second incident, the district would remain abandoned. Ojej, szkoda, że nikt tam nie ogarnął tego. ...of an animancer had caused catastrophic rioting in the streets of Defiance Bay. But those who had escaped the melee in the palace hearings remembered the testimonies of the strange guest who had shown up that day and absolved animancy, implicating the Leaden Key instead. Okej, dobrze, czyli jedna przynajmniej rzecz nam się udała. ...popular belief was that the assassin had been a Leaden Key spy. When the legacy had lifted, people came to see it not as a sign that the riots had been according to the gods' wishes, as Theos had hoped, but as a confirmation that animancy had never been the source of the problem in the first place. Deerwoodens instead convinced themselves that the riots had somehow purged Defiance Bay of Leaden Key spies, and that the end of Whitewind's legacy was their well-deserved reward. The rage against animancers was quickly forgotten. And those who had survived were permitted to return okay, to the Canberry Sanitarium and rebuild it, so they might... Ołowiany klucz otrzymał cios, który chcieli zadać animantom. Dark rumors about the town's many curses quickly faded, and travelers soon returned. The fortress of Cad Nua emerged as a bastion of security in the midst of an untamed land, becoming the envy of every thane and earl in Deerwood. Legend grew over time of its impregnability, and stories of formidable invaders easily scattered by the keep's defenses became popular around the hearths of Deerwoodenians. Likewise, it also became a beacon to travelers, merchants, and visiting dignitaries alike. Reputed as the finest fortress in all Deerwood,
people would journey from near and distant lands alike to experience its fabled hospitality and grandeur. Nasza twierdza. Jestem ci niedumny. After the death of the master below, a strange quiet fell over the endless paths of Odd-Nuah. The attacks on the fortress above ceased. Odd-Nuah's silent titan, the closest remaining thing to a master in its musty, forgotten passages. Pelagina had gone against the Duke Spell's orders by inventing a new trade arrangement with the Anamenvath to accommodate the recovering Deerwooden market. With the Deerwood's people still weakened by Wideman's legacy, the Valian Republics easily pushed their would-be competitors out of the market. For her outrageous insubordination and audacity, Pelagina was banished from the Republics. She traveled north in the Eastern Reach, avoiding Valian ports and entering the ranks of the kind wayfarers. Super. Despite her bravery and dedication to those in her care, her strange appearance made her feel like an outsider wherever she went. Adair chose not to return home to Gilded Vale. Through a number of quiet inquiries, he soon found his way into the underground organization of Aethasians known as the Night Market. Ironically, in learning that the gods had been fabricated, Adair found his faith in Aethas renewed, and that his god was neither alive nor truly a god had become irrelevant. He rose quickly through the ranks of the Night Market for his optimism and for his bold leadership, his ultimate goal to make the Deerwood a place that would welcome followers of the Shining God once again. Znalazł cel przynajmniej. The dust settled in sun and shadow. Aloth looked upon the remains of Theos Ixarchanon, his former master. He saw where the Grandmaster had gone wrong, and what would be required to undo the harm Theos had wrought. With a flick of his wrist, he burned Theos's robe, headdress, and every other symbol of the man's power. Never again, he vowed, should Kith live in fear and blind obedience to an authority they did not understand. Armed with the knowledge and courage he had gained on his journeys with the Watcher, he set out on the long and lonely task of dismantling the Leaden Key. To dobra raczej misja. And his own vows fulfilled, Kanarua sailed back to Dekoa. His friends and family found him much changed, for a pall had fallen upon the man, smothering his former enthusiasm. Called before the Lore College, Kana told them of the pain the Angwithan legacy brought to the lands abroad. He insisted that a search for answers abroad could only fragment the Rawatai people, as it had done to the Deerwood. His findings were met with much respect, and Kanarua's voice came to be considered an influential one in the growing move towards Rawatai's isolation. With Theos defeated and the souls released from Sun and Shadow, healthy children were born once again in the Deerwood. The grieving mother sought a place where she might do penance for the birthing bell. She returned to Deerford, where, to the astonishment of the villagers, she delivered the first healthy child in over a decade. She remained there, and with each new birth, she saw a measure of hope restored to the Deerwood, and a measure of grace for her own troubled past. Dobrze, że jednak znalazła coś. She used Magrin's strength only until Theos had been cast from the world, and then swore off her influence entirely. Regret came to weigh heavily on his mind, and a man who had never previously lacked for words or opinions came to embrace silence and contemplation. No, dobra decyzja. Continued to wander, penniless and destitute, searching now not for the reason for his goddess's silence, but for a mechanism for revenge. The charred robes he continued to wear as a reminder that he had been burned by his goddess, and not just by the flames of the Godhammer. After 5 years of searching for Persak, Sagani's 4-month journey home felt longer still. The Deerwood, Eir Glonfoth, the Valian Republics, became places on a map, endless expanses of green between her and Nausithoq. Her homecoming was celebrated by all of Masuk, yet it was the reunion with Kalu and their children that truly brought her joy. She relinquished her role in the long hunts, and ever after, she and Itumak spent their days working in the village and their nights at her hearth. She watched her own children and their children grow and thrive. When she finally passed, she lay surrounded by the affection and tears. No, przynajmniej spokój ona znalazła. For you, the death of Theos brought an end to your waking visions, and a silence to the whispers of the past.
In their absence, you were able to sleep. The questions of a distant lifetime ceased to trouble your soul. All that remained was what to make of the answer. But at the moment, there was little to be done, and the matter would have to wait. A long journey loomed ahead. Okej! Okay. To było Pillars of Eternity. Stworzone przez studio Obsidian. Więc pora na napisy końcowe. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak, jako pierwsze zaznaczę, że zaraz zaczniemy nagrywać również dodatki, czyli Białą Marchię. Będziemy musieli się cofnąć do tego save'a sprzed skoku i tam po prostu pójdziemy na Białą Marchię i zobaczymy, jak się co w dodatku będzie się ciekawego działo. Z tego co słyszałem, dodatki troszkę wzięły do serca opinie fanów, między innymi o trochę długie i bardzo treściwe opisy, jakie w podstawce często znajdowało się i po prostu rozmowy w dodatku częściej są bardziej treściwe i do celu niż takie wybujałe i po prostu pełne dużych opisów. Ale dobra, tak tylko słyszałem, więc będę musiał się sam przekonać o to. Co do całej gry, mi się bardzo podobała. To tak, zacząłem grać bardzo mi się podobało dbałość o szczegóły. Z innymi to, jak postacie przeładowują kusze w trakcie walki, jak widać bronie dwuręczne założone gdzieś tam na plecach, znaczy bronie drugorzędne. To cała dbałość o szczegóły właśnie, której w takich RPG-ach izometrycznych dawno nie widziałem. Poza tym grafika, no tak, troszkę się już zestarzała od tego roku, więc jak ktoś widział zwiastuny dwójki, tam wygląda dużo lepiej. Ale i tak, nadal, gra wygląda bardzo ładnie. System również bardzo mi się podobał, ponieważ to jest generalnie troszkę ulepszone Dungeons & Dragons 3. Z bardzo mocnym również naciskiem na to, jak no, to wyglądało w Baldur's Gate'ach. Jest sporo czarów, które są bezpośrednio z Baldur's Gate'ów przeniesione, ale cały system został mocno odświeżony i ulepszony. Bardziej myślę, że przystosowany do gier komputerowych. Ponieważ D&D był przygotowany głównie jako gra właśnie RPG do rozgrywania w sesjach fabularnych, czyli głównie za pomocą papiera i ołówka. Więc myślę, że dużo systemów nie było zbyt dobre dla gier komputerowych. Między innymi walka na przykład, która generalnie była turowa, potem niektóre gry próbowały to interpretować jako turowość w czasie rzeczywistym i średnio im się to udawało, jak na przykład Neverwinter Nights. A tutaj widzimy po prostu nastawienie na takie typową walkę w czasie rzeczywistym z pauzą. I myślę, że to działa bardzo dobrze. Podobały mi się też na przykład systemy wytrzymałości i życia, takie rozgraniczenie pomiędzy wytrzymałością w trakcie walki, którą trzeba często w trakcie walki szybko uzupełniać, oraz taką ogólną żywotnością, która sprawia, że co jakiś czas jednak musimy robić te odpoczynki. Nie możemy po prostu healować się do maksa po walce i napieprzać dalej. Więc tak, co mi się jeszcze bardzo podobało, generalnie system był bardzo podobały mi się właśnie te różne takie usprawnienia w tych systemach, które widać w grze. Widać po prostu, że ktoś się zastanawiał, patrzył na te systemy z D&D trójki i z Baldursów i myślał, co by tu mogło troszkę lepiej albo bardziej ciekawie zadziałać. Przynajmniej ja to tak interpretuję. I to mi się bardzo podobało. Co do samej fabuły, to tak w sumie, wiecie co? Nie mam jakichś za bardzo przywiązań do niej. Jakoś mnie nie zruszyła w żaden sposób. Okej, czy to koniec napisów? Nie, chyba dalej lecą. Okej, dobra, to są napisy do Białej Marchii. Ale dobra.
Tak, fabuła jakoś mną w żaden sposób nie poruszyła. Kilka mocnych punktów, które mi się podobały, to między innymi jak weszła Lady Web oraz jej grupa dunryckiej. To byli tacy jakby harfiarze z Baldurów. Mi się bardzo podobało właśnie to wejście jej organizacji. Szkoda, że tak krótko się z nimi współpracowało. Oraz rozprawa nad animacją. Ten moment również mi się bardzo podobał. A tak to większość fabuły to są takie dosyć neutralne, powiedziałbym. Jakoś tak neutralne wydarzenia jakoś nie przykuwają do mnie, nie strząsają mnie w żaden sposób. Zwłaszcza początek jest bardzo mozolny. I to odkrywanie tego świata, co tu się właściwie dzieje, o co chodzi z tymi duszami. I tak zanim dochodzimy do momentu, w którym już mniej więcej wiemy, co się dzieje, to no tak jest trochę mało ciekawie, bym to nazwał. Więc fabularnie jakoś mi nie polało, ale daje radę jakoś. Postaci na przykład również mnie jakoś nie przywiązały w żaden sposób, jak powiedzmy w Baldurze. Większość z nich jest po prostu taka, powiedzmy, bezpieczna i jakby to ująć, nie mają zbyt dużego wpływu na to, co się dzieje. To, że czasami dorzucą parę tekstów, to Eder na przykład ma bardzo fajną, jakby to ująć, ma bardzo fajny charakter. Jego teksty bardzo mi się podobały. Więc zawsze jak coś dorzucał, to nie miało to zbyt dużego znaczenia, ale zawsze uśmiech mi powodował na twarzy, więc a to mi się na przykład podobał, ale i tak nie czuję żadnego przywiązania z nim. Po prostu widzę, że to jest jakaś tam wyrysowana postać i jakoś nie poczułem zbytnio ich charakterów, ani przywiązania z nimi, tak jak na przykład w Baldurach. A więc mogło być troszkę lepiej. Ale generalnie gra mi się bardzo podoba. To Pillars of Eternity rozpoczął, powiedzmy, taki powrót staromodnych gier fabularnych, izometrycznych. Ponieważ od dłuższego czasu ten gatunek był już tak trochę na wymarciu. Były co prawda... jak to się nazywało? Beyond Divinity? Divinity 2? Tak, ale... To jednak, tak, gra o podobnych mechanikach, ale jednak troszkę charakter ma inny. Więc ja bym to tak za bardzo nie zaliczał. A w Pillarsach czujemy taki typowy właśnie baldurowy charakter gry. Otóż, dobra. W każdym razie zobaczymy jeszcze jak po dodatkach, jak się one udały. Może coś fajnego wprowadziły do ogólnej mechaniki gry, zobaczymy. No i cóż, jeszcze mamy przed sobą. Niedługo ma wyjść również dwójka. Ciekawi mnie, na ile zmian będzie w dwójce. Głównie interesuje mnie swoją mnie kwestię fabularną. Okej, dobra, to już chyba są kickstarterowcy, więc to przyspieszę. Tak. Czy zrobi coś bardziej ciekawego, coś bardziej odważnego? Z jednej strony nie lubię jak fabuła rzuca cię na taki typowy krok ratuś, znaczy typowy musisz uratować świat przed zagładą, ale mimo wszystko coś musi się dziać w tej fabule. W Pillarsach tak nie za dużo się dzieje, powiedziałbym. Okej, dobra, jesteśmy przez M, to jeszcze szybciej. Tak, wybaczcie mi, wszyscy kickstarterowcy, ale doceniam to, że zaufaliście tej grze i że wspieraliście ją, zanim się jeszcze pojawiła, ale naprawdę nie interesują mnie wasze nazwiska. Okej, dobra. Jest jakaś kolejna lista. A więc troszkę to przyspieszę. Okej. Dobra i to by było na tyle, jeżeli chodzi o podstawkę Pillars of Eternity. Okej, mamy menu główne. Okej, dobra. Więc to by było na tyle.
Na dniach postaram się zacząć również nagrywać Białą Marchię. Troszkę mnie to interesuje, nie mam aż takiego bardzo parcia na nią, żeby ją zacząć, ale jednak troszkę mnie interesuje, co się tam będzie działo, więc spodziewajcie się niedługo Białej Marchi. A poza tym, cóż, dziękuję wszystkim za uwagę i słyszymy się w następnych seriach Zagrajmy Wy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!